Witajcie, proszę. Witajcie, załoga stara, czyli Daniel, jest nowa. Siema. Damian. Jest Witek, czyli już stara i... Cześć, Seba. Seba. Siema, witajcie. Kolejny odcinek, dzisiaj nocka w lesie. Zapraszamy na ten odcinek. I tak tu zaczynamy żyć w tym lesie. Taką miejscówkę sobie znaleźliśmy. To boły na wierzchu, reklamówki, Biedronka, Żabka, wszystko jest. To ja znalazłem. A, to nie my, nie my. To on nas przyprowadził. Znalazł Vito miejsce, przyprowadził nas. Ten już tam zbiera chrust na ogienek malutki. No i tak sobie dzisiaj tutaj będziemy na tym zagajniku pięknym spali. Co sądzicie o miejscu? Petarda, ta siwa. No, miejsce bomba, nie? Idealne do black metalu. No jedziesz. No, poszło. Dużo małych. Dużo małych, no, takie właśnie takie tego formatu, nie? Żeby się zrobił żarek. Dzisiejszy wyjazd pod dyktando obecności Damiana. Oto Damian. Cześć. To jest już Pawła fan od dłuższego czasu. Paweł zrobił taki konkurs na kanale swego czasu, że jeden na milion. Jeden na milion mógł jechać z nim do lasu, spędzić noc przy ognisku w jego wspaniałym towarzystwie. No i tą osobą jest właśnie Damian. Szczęściarz, no jednym słowem szczęściarz. Tym bardziej, że tu Witek dzisiaj zaordynował przekozacką miejscówkę. Fajny lasek, fajne miejsce, fajna atmosfera, fajne nawet podłoże pod ognisko, takie mocno piaskowe. Mimo tych ciężkich czasów, nie? Mimo tego, co się dookoła dzieje. No mimo tego, co się dookoła dzieje, bo wiadomo, czasy dla wszystkich są ciężkie. Szczególnie dla naszych wschodnich sąsiadów. Ropa na Orlenie 6,65. Ciężko bije to w portfel. Ja dzisiaj 7 ziko dawałem. Paweł dzisiaj dawał 7 ziko, mimo to przyjechał tu samochodem, więc... Docencie na Patronite. Więc myślę, że po prostu no stać go. Jeśli przyjechał, to go stać. Damian tu też prowadzi swój kanał, jak każdy w dzisiejszym świecie. Paweł tam pod dołem podlinkuje. Nie wiem, nie, znaczy polecam. Ale nie widziałem jeszcze żadnego odcinka. Dzisiaj pewnie na drobie, znaczy jutro na drobie zaległości, jak wrócę do domu. No, wy może też spójrzcie. Zobaczymy, co tam gościu nakręcił. U mnie są same shortsy póki co, ale pracuję nad tym, żeby były dłuższe. Shortsy, czyli krótkie spodenki takie. No zobaczymy, jak wygląda w krótkich spodenkach. Dzisiaj ma długie, nie wygląda źle, wysoki chłopak, także no... No zobaczymy. Cześć. Ja tego nie traktuję jako schronisko. Jak się czujesz? Spoko, tylko że to ognisko takie trochę. Ale ja byłem z pieckiem. Niemrawe. Ale zaraz coś skrzesimy. Jak tam trzeba zbudować? Ekran. Z tego potem spalić. Ekran Ultras. Nie, tylko nie to. Niech daje ciepło całą noc. Patrz, rozwieje dla ciebie, dla nas. Wszyscy będziemy tutaj otoczeni. I zielonym przez. Bo taki jest plan, mili państwo. Tu, gdzie stoję, w tym miejscu, ekranik, który ma dawać ciepło. No tutaj nie da za dużo, ani tutaj, ale najwięcej tam koledze, kurde, w namiot wieje. Nie no, jaka tu będzie różnica, jeden stopień. Bardziej jak tam na tą ławeczkę sobie poszerzymy i będziemy siedzieć, to będzie jakieś ciekawko odczuwalne. Paweł sobie zwiedzał okolice, tutaj jest zajęty jakimś innym szykowaniem się, a ja popijam sobie, słuchajcie, ostatni egzemplarz, który udało mi się przywieźć z Germanii. Gessner, to jest piwo, taki bok, jest bardzo ciemny i bardzo dobry. Bardzo dobrze wjeżdża na banie. Ten jeden taki duży. Nie no, tak, a to na razie zróbmy takie normalne, żeby przygotować cokolwiek, a potem będziemy, żeby ciepło generować. Tak. Co wy tu szalejeta? Bo ja nie dam rady. Co? Szalejeta? One same się utrzymywały, no i to jest... I mili państwo, jesteśmy już na takim etapie, że ogniseczko trzeba troszeczkę rozhajcować. Mimo wszystko jest skromniutkie, malutkie, no i takie jakie ma być. Ja tutaj sobie piję sówkę, popularną suweczkę.
Recenzji jej nie będę robić, ponieważ recenzja dzisiaj powinna pójść dla innego piwka, które mam też nadzieję skosztować, zamiar przynajmniej taki. Mamy Damiana, nowego człowieka w ekipie, w załodze. Bardzo pozytywne wrażenia póki co. Nie spierdziel tego gościu. Jest Daniel, nasz stały wyjadacz. No i jest nasz inżynier Witosław. Jest naprawdę miła atmosferka. Daleko pociągi gdzieś sobie szumią, robią klimat. Damianowi pożyczyłem namiocik. I patrzcie, jaki piękny zagajnik. To jest coś niesamowitego. Żeby nie było, że reżyserka na tym kanale, Witek, już teraz. Teraz już, no, już mogę? Uderzaj. Teraz, 3, 2, 1. Nic nie widać, ale słychać. Witek robi ekran. Jej! Tak to on. Ależ to są bushcraftowcy z krwi i kości, proszę Państwa. O, tutaj mamy mistrza kulinariów. Pierwszy ekran wisi w powietrzu. Na razie jedziemy na zimno. Teraz. No słuchajcie, od 4 dni wszystko dobrze się wiedzie, dlatego jestem wypoczęty i kroję sobie zupkę. Okay. Pozdrawiam tego widza, który tam ostatnio mówi, tak, zupa tak. Sama się nie ugotuje, nie? Dzisiaj to nie będzie taka może zupa, bo bardziej to chyba będzie jakaś taka potrawka. Co tu się dzieje? Co to za hałasy? Kawa na noc, ludu mój ludu. Na noc. Widzisz i nie śpisz. Nie śpisz. Także pozdrawiam tego gościa. Nie śpisz. I gotujemy zupkę, nie? Pozdrawiamy tego komentatora. Wrzuciłem jedną kełbaskę, jedną cebulę, teraz sobie paprykę, marchewkę. Mam jeszcze paprykę, mam jeszcze cieciorę jakąś taką z kuszeczki. Myślę, że będzie takie zacne danko. I kełbaska z ogniska. Problem jest taki, co mi się nie podoba na tym kanale. I zaczynam go chyba przez to hejtować, że jak zaczyna się biesiada, to nie wiedzieć czemu Paweł przestaje kamerować. Dlatego dajemy dzisiaj tobie kamerę. Makłowicz Bushcraftu, to było jego wejście. Patrz, marchew tutaj, galicyjska. No. Czy komuś kawałek papryczki? No. Ale tutaj też? Będą petardy, no. Oliweczki, nie, kasza, o, czosnek. Idealne. Myślę, że ciężkie momenty, ale właśnie padł ważny kurczę tutaj motyw, ważne zdanie, że cieszymy się, że jesteśmy tu, że możemy jeszcze tu być. Nie? Tak, bo być może to będzie nasz ostatni raz niestety, sami widzimy co się dzieje dookoła. Z powrotem do gotującego. Nie ma dzisiaj pewności, że jutrzejszy dzień będzie super. Tak, wszystko. Bo może nie być. Ja wiem, że trochę pesymizmem zajeżdżam ten kanał, ogólnie zawsze był na wesoło. No, ale niestety sytuacja jakby przerasta troszkę to wszystko. Nie każdy sobie wyobrażał takiej wiosny. Wiadomo, że wiosna wiąże się z jakąś, nie wiem, odrodzeniem, nadzieją na lepsze czasy i tak dalej. Kawka była dobra. No niestety, w tegorocznym kalendarzu takiej wiosny raczej na tą chwilę nie będzie. No ale teraz zalać do końca. Żyjemy chwilą, bądźmy dobrej wiary. Bo jesteśmy dobrej myśli, że jednak mimo wszystko zdarzy się jakiś cud. Chwała Ukrainie! I sława Ukrainie! Herojom sława! Witam wszystkich odbiorców, wszystkich subskrybentów i wszystkich na Patronite. To znowu my, jo, z samego rana. Pierwszy raz w życiu, wydaje mi się, że starałeś się być taki bardzo angielski, powiedzieć, kurde, ja nawet nigdy tak nie powiedziałem. Powiedziałeś Patronite. Ja nie mogę, mocne to było. No. Muszę powiedzieć, że ostatnio mocno działam na Duolingo i moja angielszczyzna naprawdę jest już na wysokim poziomie. Potrafię się przedstawić. Co to jakaś Coursera jest, tak? No, taka aplikacja fajna do nauki języka. Polecam. Okej.
Chociaż nic z tego nie mam, żebyście nie myśleli, że ktoś mi płaci za to, że się uczę języka. Ale naprawdę, przez 2-3 miesiące można już się nauczyć na tyle, żeby się przedstawić. Policzyć do 10. One, two. Powiedzieć no. I'm happy. I'm happy. No, cieplutko było w nocy. Nie wiem ile stopni, ale w śpiworku było cieplutko. Bo miejscówka mega bezwietrzna, nie? Była ani małego podmuszku, nie? Także fajnie. Chłopaki długo posiedzieli, ja trochę szybciej poszedłem spać, ale Witek i Paweł to chyba do, nie wiem, 5 siedzieli. I były takie tutaj dywagacje różnego typu o polityce, o... O swój mikrofon. O polityce, o życiu, o szlakach, jak się też dzisiaj dowiedziałem. Długodystansowych. No, ciekawe rozmowy, ciekawe. Nie wiem dlaczego. Witold na całą noc zapalił lampkę czerwoną i zdradzał naszą lokalizację. Nie wiem. Może czuł się bezpieczniej w jasności tej czerwonej lampki. Co myślisz? Ciężko mi powiedzieć. Może są niektórzy ludzie, tak wiesz, z dzieciństwa jeszcze wynieśli, którzy lubią spać przy zapalonym świetle. Nie, ja po prostu tak dla klimatu. Dla klimatu. Więcej Makłowicza w Makłowiczu. Tutaj nam dogasa ogienek. Zaraz parę litrów tutaj Daniel wleje na pewno na strażak. Co dzisiaj gościnnie na moim stage'u, na deskach mojego teatru. W ogóle no, nie wyjaśniliśmy tej całej sytuacji. Że tutaj we dwóch spalimy. Otworzyłem oczy, a ten mi buziaczki posyła. Zapomniałem tarpa. Na Jean Reno, kurde. Przykład tego, że łopatka nie tylko do dwójki. No. Proszę bardzo, dbałość. No, zawijamy obóz. Wszystko ładnie posprzątane. Dam reklamóweczkę ze śmieciami na drzewku jeszcze. Tutaj Witek, Paweł, dwie sunie. No i suniemy do domu. Miejscóweczka fajna. Miejscóweczka bardzo zacna. Tutaj Witek sam siebie wychwala, bo to on nas tu przyprowadził. To są jego, że tak powiem, może nie stare, ale śmieci. Rozgorzała dyskusja, jak tu traktować śmieci, bo żeby był porządek w obozie, zawiesiliśmy reklamówkę na drzewie i co wszyscy... Co może na pewno nie wygląda. No, co może nie wygląda. Wszyscy do niej walili śmieci. Objętościowo to jest dosyć duże. No i tu właśnie Witek zaproponował, żeby następnym razem walić na ziemię, deptać i dopiero rano sprzątać. Ale Paweł mówi, jak to będzie wyglądać na filmie. A podmuch zawieje wiatru i rozrzuci śmieci i co wtedy? A tu nie może to. Nie było wiatru, no właśnie. Także na te śmieci nie ma dobrej recepty. No, przykre jest to, że po nocce czterech bum tyfonów cała reklamówka tych śmieci się nazbierała, no ale... Ale pożarli, popili. Popili, tak? No co, ja miałem 2 litry wody i już praktycznie nie mam wody, nie? Ja miałem, kurde, recenzję robić w Belgium, Waffle. Mogę coś tam, ale... Nie zrobiłem. Nie pykło. Mili Państwo, cała nasza uśmiechnięta załoga kończy zaraz swój marsz. Taka była idea, 10 km na miejscówę i 10 km z powrotem w niedzielę rano. Kończymy też ten odcinek. Dzięki Wam wielkie za oglądanie. W składzie Damian, Daniel, Witek, no i ja, Paweł. Hołk. Oraz pieski, Hołk. Trzymajcie się, udanej niedzieli. Alo. Witek, powiedz, że żegnasz. A, no tak, żegnam. No, żegnaj. Wszystkich widzów i niewidzów.